Podobno kupienie ETF-a na WIG20 jest proste i szybkie, ale czy równie proste i szybkie co kupienie cheeseburgera? Sprawdźmy. Czas. Start. Żeby kupić ETF na WIG20, jedyne co musisz zrobić, to zalogować się na swój rachunek maklerski. Będzie on wyglądał mniej więcej tak. Następnie wystarczyłoby sprawdzić, co też się dzieje na naszym ETF-ie. I ETF na WIG20, jak widać, jest mocno handlowany. Jest sporo chętnych do kupna i sporo chętnych do sprzedaży, co oczywiście jest animatorem rynku. Nam to nie przeszkadza, zatem składamy zlecenie dokładnie na zakup. Czego? Beta, ETA, ETF. Można kupić MWiG-40, ale nas będzie interesował WiG-20. Ustawiamy się po cenie kupna i wybieramy ilość. Niech będzie 54. Limit ceny nas w tej chwili za bardzo nie interesuje. Kupujemy po cenie rynkowej, a więc PCR. Następnie przeliczamy nasze zlecenie i... Jedne, co pozostaje nam zrobić, to zobaczyć, czy faktycznie zlecenie zostanie zrealizowane. Składamy zatem nasze zlecenie, wyświetla się nasza ikonka, czy faktycznie chcemy to zrobić. No i co? Klikamy OK i za chwilę zobaczymy, czy nastąpi zawarcie transakcji 3.2.1 i faktycznie to już, co możesz zobaczyć, dokładnie w tym miejscu. Tak, tak, nastąpiło wykonanie naszej transakcji, a więc... Jesteśmy już szczęśliwym posiadaczem Beta ETF na WIG 20. A zatem potwierdzam, ETF-a można kupić łatwiej i szybciej niż cheeseburgera.